Mistrzostwa w Toruniu. 2 czerwca przed nami mecz 19 kolejki drugiej Ligi Kobiet, grupa kujawsko-pomorska. Gwiazda Toruń podejmuje biało-zielone Gdańsk. Biało-zielone rozegrały 18 meczy, mają 2 punkty meczowe. Bilans bramkowy drużyny to 23 bramki zdobyte i 80 bramek straconych. W meczach wyjazdowych drużyna zdobyła 1 punkt. Jej bilans bramkowy to 11 bramek strzelonych i 37 bramek straconych. Biało-zielone zajmują 12 miejsce w lidze i gospodynie dzisiejszego spotkania Gwiazda Toruń. Gwiazda rozegrała 18 meczy, mają 30 punktów meczowych. Bilans bramkowy Gwiazdy to 43 bramki strzelone i 26 bramek stracone. Przed własną publicznością zespół wystąpił 9-krotnie, zdobył 25 punktów, wygrał 8 meczy, 1 mecz przegrał. Bilans bramkowy drużyny to 30 bramek zdobytych i 3 bramki stracone. Gwiazda zajmuje 6 miejsce w lidze. Te drużyny spotkały już się w kolejce jesiennej. Była to 8 kolejka rozegrana 21 października 2018 roku i wtedy to Gwiazda Toruń wygrała 1-3. Dla biało-zielonych bramkę strzeliła Lidia Zakrzewska, dla Gwiazdy Toruń Agnieszka Pęcherkiewicz, Joanna Przybysz i Marta Muszyńska. Ja życząc Państwu wielu sportowych emocji. Zapraszam do oglądnięcia relacji z tego spotkania. Zespół biało-zielony Gdańsk zajmuje 12 lokatę. Wtedy bramki zaczną po prawej stronie od trybuny głównej. Rozpoczęło się spotkanie Gwiazda Toruń, biało-zielone Gdańsk. Pomiędzy Gwiazdą Dominiksus Toruń i biało-zielone Gdańsk. W ramach 19 kolejki rozgrywek o mistrzostwo drugiej grupy. Czas jeszcze zespół z Gdańska, bordowo-czarne stroje, niebiesko-czarne stroje, ekipa z Torunia. Zawodnicy ustawią się do prezentacji. Szanowni Państwo, proszę o powstanie. Szanowni Państwo, proszę o powstanie, zanim się rozpocznie mecz. Zmarła jedna z Włocławka. Smutnego wydarzenia. Otóż, proszę Państwa, w minionym tygodniu Julia Modrzejewska, 15-letnia zawodniczka AZS-u Włocławek, zespołu zaprzyjaźnionego z naszą drużyną, zespołu z czwartej ligi, niestety we wtorek odbył się pogrzeb. Uczcijmy pamięć Julii Modrzejewskiej z AZS-u Włocławek chwilą ciszy. Dziękuję bardzo. I proszę Państwa, teraz kapitanowie zespołu
w zespole z Gdańska Lidia Zakrzewska, numer 17. W toruńskiej ekipie Daria Gul. Losowanie przedmeczowe i za chwilę początek spotkania. Zdobywczynią pierwszej bramki dla Gwiazdy Toruń Julia Frelik. Rzut rożny do Gwiazdy Toruń. Nie, ale jak już wjechałem na autostradę, to około Łodzi, to tam sobie włączyłem tempomat i jechałem 120 maksymalnie. No bo przynajmniej po prostu do pierwszej chciałem być w Toruniu, nie? No, a 22 jakoś tam... Pojechałeś z Kubą, a później jak pojechałeś? Ręka. Pobrać sobie do Bielska, Pączek na Ciebie w Bielsku. Ale ja nie mogę nic jechać. Ja bym musiał mieć Pączek wolny, bo ja sobie wolno gminy tego sobie. Na razie. Nie ma ludzi do roboty. Trzy miesiące się męczymy bez człowieka, nie mogę znaleźć do pracy człowieka. Teraz są na łapy, czy się było? Nie wiem. Boże, nie będziemy mieli. Dał już jakiś strzał, czy nie?
Brawo, brawo!
Dobra, czekaj, zadzwonię. A no dobre. A to nawet za dobrze. Nie wczoraj była na dzień dziecka na Rzut wolny dla gwiazdy. Brawo! Drugą bramkę dla gwiazdy Toruń bezpośrednim strzałem z rzutu wolnego zdobyła Daria Golów. Gwiazda Toruń, biało-zielone Gdańsk. 2 do 0. No jeszcze co mala, nie? Idzie ten? Grajcie, grajcie, nie? On leży. Stawaj, stawaj, stawaj. Rozbiegasz, nie? Podchodzi, ten pomalu, a ten, nie? Idzie chyba strug, ten senet, nie wiem, co tak spucha, idzie powoli, że tutaj na lewną bramkę. To nie odbył, nie? Nie pierwszy raz. Nie! Pierwszą bramkę dla... Pierwsza bramka dla biało-zielonych. Pierwszą bramkę dla biało-zielonych strzeliła Karolina Rzepka. Nie trafi. No co on chciał ode mnie? Ten pokazuje, że rękę czy coś. Artura zabierałem. Zakończyła się pierwsza połowa meczu. Gwiazda Toruń biało-zielone Gdańsk prowadzi. Gwiazda Toruń 2-1. Bramki strzeliły dla gwiazdy Julia Frelik, Daria Gul, dla biało-zielonych Gdańsk Karolina Rzepka. Rozpoczyna się druga połowa meczu. Gwiazda Toruń biało-zielone Gdańsk prowadzą zawodniczki Gwiazdy Toruń 2-1. Bramki dla gwiazdy zdobyły Julia Frelik i Daria Gul, dla biało-zielonych Gdańsk Karolina Rzepka. Trożny dla gwiazdy Toruń. Ale ty czaisz, jakbym wczoraj sobie poszedł do STS-u i postawił tysiaka na to, że ktoś wbiegnie na boisko, to bym 5000 wczoraj miał, nie? Poczekaj, to tylko to z pakami, nie? Będzie kurde ochrona na końcu. Nie, no mam następny mecz polski, mówię, ja ten, jak to się wybieram się na mecz, biorę, ten, jak to się mi obsał, machera, że ktoś biegnie na boisko i biegam na boisko. Bierzesz się, dobra? Thank you.
Czarna, to co weszło? Kwiatkowska. Nie, nie znam. Gwiazda Toruń, Biało-Zielony Gdańsk, 3-1. Awansuje spokojnie, jest wygrywali 2-0. No nie, no przegrali mecz, a wy w tym mieli tego wynik 2-2 w Ludzie Śląskim. A teraz mówię, nie, no z Pogonią grają na teraz już nie zmniejsza się. Dobrze, teraz musi. No dobrze, podał? Yes. Czwarta bramka dla Gwiazdy Toruń. A z numerem 11 gola zdobyła. Nie, to nie 11, tylko 16. Zauważyły, że ta rodzina komunistyczna, że tam cieszyła z bramki, wyszła i chciały zaskoczyć. Tam też zawodniczka jest dobra, jest taka szybka. Gwiazda Toruń, Biało-Zielony Gdańsk, 5-1, bramkę dla Gwiazdy Toruń strzeliła Klaudia Grodzicka. Dobrze, że Państwo już liczą, że tu się nie zgadza suma, no ale to prawidłowo. A pierwiastek i silnia i tak dalej. Adriana Banaszkiewicz bliska obrony, ale z numerem 17 kapitan zespołu Lidia Zakrzewska zdobywa drugą bramkę dla... Gwiazda Toruń, Biało-Zielony Gdańsk, 5-2. Drugą bramkę dla Biało-Zielonych Gdańsk strzeliła Lidia Zakrzewska. Bokiem to coś tam wybił. Już leciało. Nawet bramkarka jej na pewno nie wyciągnęła. Ma też przegląd pole, no to już wiosek. Thank you.
Każdy weekend tam się zaczął, aż do września, aż do dnia. Chyba, że gdzieś wyjadę. Lepiej tak się dzisiaj niż w bloku, w latem. Gwiazda Toruń, biało-zielony, Gdańsk, 6-2. Szóstą bramkę dla Gwiazdy Toruń strzeliła Klaudia Grodzicka, a tym samym zaliczyła meczowego hat-tricka. Zakończyło się spotkanie Gwiazda Toruń, biało-zielone Gdańsk. Wygrały zawodniczki Gwiazdy Toruń. 6-2 bramki strzeliły Julia Frelik na 1-0, na 2-0 dla Gwiazdy Toruń Daria Gul, na 2-1 Karolina Rzepka, na 3-1 Karolina Kowalska, na 4-1 Karolina Grodzicka, na 5-1 Karolina Grodzicka, na 5-2 Lidia Zakrzewska i na 6-2 Klaudia Grodzicka. Ja dziękuję Państwu i zapraszam Państwa na moje inne relacje. Do usłyszenia i do zobaczenia. Żegna się z Państwem Mariusz Stypczyński.